Elita. Kategoria osób znajdujących się najwyżej w hierarchii społecznej, pod jakim względem wyróżnionych z ogółu społeczeństwa. Każdy z nas nieraz widział, jak podczas wizyt czy uroczystości państwowych wokół polityków kręci się grupka elegancko ubranych gości w ciemnych garniturach. Dyskretnie, ze stoickim spokojem, jakby od niechcenia, obserwują wszystko, co dzieje się wokół nich. To jednak pozorny spokój. Funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, bo o nich tu mowa, mają bardzo konkretne zadanie. Biuro Ochrony Rządu zapewnia ochronę osób, obiektów i urządzeń. Jeżeli mówimy o osobach, to z punktu widzenia przepisów, które normują tę kwestię, zapewniamy bezpieczeństwo prezydentowi Rzeczpospolitej, marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu, prezesowi Rady Ministrów, ministrowi spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, byłym prezydentom Rzeczpospolitej oraz innym osobom, które ze względu na dobro państwa wymagają takiej ochrony. Ochraniamy również delegacje zagraniczne, które przyjeżdżają na teren naszego kraju i są to odpowiednicy osób, o których mówiłem przed chwilą, jeśli chodzi o osoby polskie. Zapewniamy również ochronę najważniejszych obiektów dla funkcjonowania właśnie tych osób, takich jak Pałac Prezydencki, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i inne obiekty. Również zapewniamy ochronę naszych przedstawicieli w czasie wizyt zagranicznych. Warszawa, siedziba BOR. Jest godzina 7 rano. Na placu manewrowym kilkanaście samochodów przechodzi właśnie kontrolę pirotechniczną. Za chwilę funkcjonariusze BOR w kilku kolumnach pojadą na lotnisko i odbiorą zagranicznych gości. Ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy spotkają się w Warszawie z szefami dyplomacji państw bałkańskich. W czasie wizyty delegacji zagranicznej na terenie Polski my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo tej osoby i w tym momencie współpracujemy z kolegami naszego odpowiednika z kraju, który przyjeżdża. Każdy funkcjonariusz BOR, choć wszechstronnie wyszkolony, ma swoją specjalność. Jedna z nich to kierowca limuzyny. Kolumna samochodów sprawnie porusza się w gąszczu miejskiej dżungli. Zakorkowane ulice dla kierowców z Biura Ochrony Rządu nie stanowią poważniejszej przeszkody. Powoli, przeciwka, dobra, widzą, chodzimy. Nie ma powodu, żeby się nas bać z tego względu, że kierowcy Biura Ochrony Rządu są przygotowani do zdarzeń w ruchu drogowym, które zawsze mogą ich zaskoczyć. Dlatego proces szkolenia kierowców BOR-u jest wieloetapowy, przebiega na wielu poziomach i rozpoczyna się w momencie przyjęcia kandydata do służby i kończy w momencie zakończenia jego służby i rozstania się z mundurem. Dlatego kiedy widzimy zbliżającą się kolumnę Biura Ochrony Rządu, nie należy się jej w żaden sposób obawiać, a wystarczy tylko umożliwić jej spokojny przejazd. Trasa przejazdu jest zwykle tajna. W
tajemnicy utrzymywana jest także informacja, w którym samochodzie siedzi VIP. Rzadko kiedy jakakolwiek służba czy instytucja porusza się w zespole pojazdów. U nas przepisy wymagają, aby jeżeli jedzie samochód opancerzony, towarzyszyły mu samochody ochronne, których zadaniem jest niedopuszczenie innych pojazdów w pobliżu samochodu głównego, czyli tego chronionego. Dlatego, że nie trzeba powodować ataku czy zamachu na osobę ochranianą, a wystarczy sprokurować zagrożenie w ruchu drogowym i zgodnie z przepisami doprowadzić do wypadku drogowego. Odpowiedzialność wtedy sprawcy jest zupełnie inna, aniżeli za zamach, dlatego że on spowodował tylko wypadek w ruchu drogowym. Zwykle budzimy zdziwienie i zainteresowanie, dlatego że nasze samochody poruszają się jeden blisko drugiego, jak to się mówi w naszym żargonie, jadą na zderzaku. Dlatego, żeby pomiędzy te samochody nie wjechał żaden inny uczestnik ruchu, ani żaden inny samochód. Cała tajemnica tkwi w kierowcach, dlatego że nawet najlepszy samochód jest tylko tyle wart, ile kierowca w nim siedzący. Zadaniem Biura Ochrony Rządu jest ochrona dyplomatów polskich w krajach szczególnie niebezpiecznych. Zajmuje się tym Wydział Zabezpieczenia Specjalnego BOR. Swoją bazę szkoleniową mają na terenie zabytkowych Koszar. Zostaje unieruchomiony pierwszy samochód ochronny. W tym czasie samochód główny z VIP-em na pokładzie i samochód drugi ochronny. Odeskortowują samochód główny, czyli osobę ochranianą, do miejsca bezpiecznego. W tym czasie ta ekipa na samochodzie pierwszym ochronnym niestety musi sobie poradzić. Siedzimy w samochodach tak długo, jak na to pozwala nam sytuacja. Jeżeli musimy je opuścić, to się ostrzeliwujemy do czasu, aż przyjadą po nas koledzy. No i tak jak tutaj miało miejsce, przyjechali. Samochód nie wjeżdża, z założeń taktycznych nie podjeżdża tak blisko. My musimy się do tego samochodu przedostać, oczywiście pod osłoną ogniową kolegów. Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Specjalnego ze względu na wyposażenie i uzbrojenie w broń ciężką ochraniają kilka placówek zagranicznych. Placówki te znajdują się w krajach, w których ryzyko ataku, na przykład na konwój, jest bardzo realne. Jest Afganistan, Irak, w tej chwili jeszcze Libia i Pakistan. Przy naszych działaniach zawsze najważniejsza jest osoba ochraniana, no i oczywiście kolega realizujący zadanie, ponieważ strata jednego członka zespołu to jest potężna strata dla całej ochrony. Cała taktyka musi się zmienić, no ale zawsze jakby tym priorytetem jest osoba ochraniana. No niestety tu w tym wypadku VIP został ranny podczas ewakuacji, dostał rykoszetem spod samochodu, została mu udzielona pomoc medyczna w postaci pierwszej, tak zwana pierwsza strefa, czyli pod ogniem została założona mu staza, następnie został ewakuowany do miejsca bezpiecznego i tam już medyk podjął kolejne działania, opatrzenia. Mogliśmy tutaj zaobserwować, że VIP jest cały czas osłaniany własnym ciałem. Stąd też w tych miejscach zagrożenia wojennego ciężkie kamizelki kuloodporne. Ta kamizelka w drugim jakby zadaniem jest ochrona oficera ochrony. Pierwsze zadanie to jest ochronienie osoby ochranianej, mimo że tą kamizelkę nosi oficer ochrony. Ona ma za zadanie ochronić VIP-a. Spotkanie ministrów z Grupy Wyszehradzkiej zaplanowano na godzinę 10. Zorganizowano je w budynku Stadionu Narodowego.
Tu już od wczesnych godzin rannych pracują funkcjonariusze BOR. Pierwszym i podstawowym zadaniem jest sprawdzenie budynku, a w szczególności pomieszczeń i korytarzy w bezpośredniej bliskości sali obrad. Ponieważ nie jesteśmy na terenie obiektu, który stale ochraniamy, jak na przykład Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, tylko na obiekcie, który taką istotną funkcję pełni przez kilka godzin w ciągu dnia. W związku z powyższym wcześniej przyjeżdża tu grupa funkcjonariuszy, którzy dokonują sprawdzenia tej przestrzeni pod względem ujawnienia ewentualnego podłożenia przedmiotów niebezpiecznych, jak jakieś ładunki wybuchowe lub inne, na przykład promieniowanie radiologiczne czy tego typu inne zagrożenia. Muszę myśleć w ten sposób, żeby postawić się po stronie tej drugiej barykady, po stronie tej osoby, która albo wcześniej coś podłożyła, albo ma zamiar coś podłożyć. Generalnie ja muszę myśleć tak, jak ta druga strona. Dlaczego? Bo w tych miejscach ta druga strona będzie chciała nam podłożyć przedmiot niebezpieczny. I tylu, ilu jest nas tutaj stojących, tyle będzie miejsc podłożenia, może być miejsc podłożenia takich ładunków. My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dlatego musimy sprawdzić wszystko. Do poszukiwania materiałów niebezpiecznych wykorzystywany jest pies z przewodnikiem. W przypadku, gdy pies lub jego przewodnik znajdą podejrzany przedmiot, natychmiast wycofują się. Do akcji wkracza robot. Dzięki niemu pirotechnik jest w stanie ocenić skalę zagrożenia. Po wykluczeniu wszystkich zagrożeń, strefa wokół sali obrad uważana jest za bezpieczną. Tu trzeba być kreatywnym, tu trzeba być, starać się być o ten krok do przodu, o ten ułamek wcześniej, o ten błysk szybciej. To jest wtedy do porządku. Działania prewencyjne nie ograniczają się wyłącznie do sprawdzenia obiektu. Strefę wokół stadionu ciągle monitorują specjalistyczne pojazdy. To jest samochód, który służy do zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku zastosowania, konieczności zastosowania wysokiej technologii uniemożliwiającej dokonanie zdalnej eksplozji. Jest to pojazd, który w tej przestrzeni, w której jest, gwarantuje, iż do takiej eksplozji nie dojdzie. Wracamy do ośrodka szkoleniowego BOR. Właśnie odbywa się trening na macie, bowiem podstawą wielu interwencji jest walka wręcz. Funkcjonariusz ochrony osobistej, będący na służbie, ochraniający VIP-a, przede wszystkim powinien zwracać uwagę na warunki panujące na zewnątrz, czyli zwracać szczególną uwagę na osoby postronne, na tłum. Wielokrotnie zdarza się, że ludzie z tłumu próbują dotknąć, w związku z czym trzeba naprawdę zwracać uwagę na tego rodzaju aspekty. Wykorzystujemy techniki różnych systemów walki, między innymi systemów walki dla oddziałów specjalnych, systemu walki Krav Maga, Combat 56, KAPAP. Na finałowy efekt działania tych kolegów, którzy działają w grupie ochrony bezpośredniej, pracuje wielu, wielu ludzi. To jest naprawdę bardzo skomplikowana układanka, którą trzeba we właściwy sposób i na czas, na tempo poukładać. To nie jest takie proste. Punktualnie o godzinie 10:00 pierwsze kolumny z ministrami w Towarzystwie Ochrony Osobistej docierają na miejsce.
Zdarzają się różne sytuacje, niemniej jednak staramy się porozmawiać, doradzić, tak żeby nasze racje zostały zrozumiane. I w większości przypadków tak jest. Ludzie przydzielani do ochrony osobistej są selekcjonowani m.in. pod kątem charakterologicznym, co ma im ułatwiać relacje z ochranianym VIP-em. Funkcjonariusze BOR przede wszystkim kierują się profesjonalizmem, więc relacje z osobą ochranianą utrzymują w pewnych ryzach. Dyskrecja jest podstawową cechą wymaganą od oficerów BOR. Nie zdarzyło się, jak do tej pory, to, by funkcjonariusze ujawnili cokolwiek o osobach, które były powierzone naszej pieczy. I myślę, że żaden z funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nigdy tego nie popełni. Nie jesteśmy od tego, aby z naszej strony coś przeciekało na zewnątrz. My uczestniczymy w wielu wydarzeniach zawodowych, nie tylko zawodowych. Mamy swoje spostrzeżenia, swoje obserwacje. To jest nasz zawód. Ale to, co widzimy, to, co słyszymy, to, co wiemy, nie wychodzi na zewnątrz. To jest najważniejsze. Po wejściu do budynku oficerowie tej służby mogą na chwilę odstąpić od VIP-a. Nie biorą bowiem udziału w spotkaniu. Codzienna służba borowików wydaje się dość nudna. 3/4 czasu pracy funkcjonariusza ochrony osobistej to oczekiwanie na podopiecznego polityka pod gabinetem, salą obrad czy budynkiem. Oficerowie BOR-u muszą być dyspozycyjni o każdej porze. Zdarza się, że ze służby schodzą po kilkudziesięciu godzinach. Dlatego prawie każdy z nich w bagażniku wozi koszulę na zmianę, krawaty, a nawet zapasowy garnitur. To nigdy nie jest praca 8 godzin dziennie, natomiast my mamy ten przywilej, że nie nosimy pracy do domu. Natomiast nasze rodziny mają bardzo ciężkie życie, nasze żony, nasze dzieci, bo to jest często wyjazdy na kilka tygodni, nawet miesięcy. Można mieć zaplanowane wakacje, zaplanowany weekend, dostaje się telefon, trzeba do tej pracy przyjechać. Także myślę, że każdy z nas ma te partnerki czy dzieci bardzo wyrozumiałe. No i myślę, że powinniśmy być wdzięczni za taką wyrozumiałość. My pracujemy cały czas. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Tu nigdy nie jest tak, że znaczna grupa ludzi nie jest na służbie. Biuro Ochrony Rządu na służbie jest cały czas.